1941 roku, kiedy Wehrmacht wdarł się w granicę Związku Radzieckiego. Nie było jeszcze wyszkolonych załóg, ale siały spustoszenie w niemieckich szeregach. Pociski z armat niemieckich odbijały się ukończnych, kształtowanych pancerzy czołgu T-34. Później Niemcy wprowadzili cięższy czołg. Konstruktorzy radzieccy zmodyfikowali czołg T-34, dając nową wieżę z potężniejszym działem kalibru 85 mm. T-34 stał się równorzędnym przeciwnikiem Pantery. Walka była bardzo zacięta, ale walkę tę mógł wygrać ten, kto wyszedł na lepszą pozycję. To była walka manewrowa, to było szukanie miejsca do oddania najlepszego strzału równorzędnych przeciwników. Polska załoga radzieckiego czołgu starała się wszystko, aby trafić pancerze słabe punkty. Tarcze pancerze cięższe z przodu. Ta pancerze musiała się tak, aby osłonić. No to widzisz, ale...
groźny koniec, to strzał, ten strzał zakończył ten Pantera, który znalazła się w lepszej pozycji, mając odsłonięcie polskiego czorna, oddała ten ostatni śmiertelny strzał. Wojna jest. Nic nie udają.